najpierw Enigmy film obejrzymy, a później nasz. Skoro wyszedł ten pierwszy koks kumplowy i powiecie, czy wam się podoba, czy się nie podoba. Jeżeli nie wiecie, to mieliśmy jakiś czas temu wyjazd z chłopakami, na którym nagrywaliśmy pseudoekipowe filmiki. Jakby nie identyfikujemy się jako ekipa, żeby nie było, raczej jako ziomki po prostu, które se grają. Na razie nie szykujemy jakiegoś grubego projektu, że se będziemy razem zawsze coś napierdalać czy coś. Ale coś takiego nagraliśmy, więc mam nadzieję, że wam się po prostu spodoba. Na początek takie materiały szczerze se weszły. Powinny trochę grubsze, ale grubsze materiały też będą. Grubsze, mi się wydaje. Chłopaki Lisły nie z dzisiaj startują z Łodzi. Dzisiaj jeszcze lepiej wygląda, tylko kurwa wyjechaliśmy chyba tam kieckę. Witam was w filmie, w którym będziemy się ścigać na Mazury, ale jest mały... Kozik, dziękuję za 6 miesiąc. Jest tam czas przybycia, ale też tablica bingo. Czyli w dużym uproszczeniu lista 12 rzeczy, takich jak dziura w jezdni, samochód warty więcej niż 200 tysięcy, psia kupa, dworzec łódź fabryczna, za których znalezienie dostajemy po jednym punkcie. A przegrana drużyna będzie musiała nosić coś głupiego. A Roxy, druga rzecz jest taka, że nigdy jej nie przymierzyłaś, więc nie wiesz. Na sam dobry początek zostaw subskrypcję na tym kanale, a ja zapraszam do oglądania. Jedziemy, jedziemy, nie mamy czasu. Żeby wyrównać delikatnie szanse, my mogliśmy zacząć szukać rzeczy, tylko kiecka potem jak już wjechaliśmy w trasę samochodem. Flaga Polski ma no to... Gdzie? Prawy balkon, masz? Gdzie masz? Jest flaga Polski, została uchwycona oficjalnie, to, wow! Nagrałeś to, nagrałeś. Tak, nagrałem to, nagrałem to. Nie, słuchajcie, jest głośno, ale mam dziurwę w ulicy, także pierwszy punkt. Dobra, zaniczone. Dla nas dziurwa jest. Masz, nagrywaj, to są pojazdy powyżej 200 tysięcy, pierdolone kopalki. To jest co najmniej z pół miliona, stary. A widziałeś co kopali? Bitcoina. Bitcoina kopali. No tutaj taki bonusik mamy z Marcinkiem. Rozumiem, Roxy, no ale to chyba dobrze. Żeby od razu na spoko. Łódź fabryczna po lewej stronie, właśnie mijamy i będziemy musieli wykręcić. O kurwa. Dziękuję za 200 wycików. Dziękuję za grosza. Palisa na jakiejś tej psi mieszka. Dobra, jeszcze. Pogromca gołębi, kurwa. Na wszelkie jakby coś. Ej, Lisu, skurwysyn! Pa! Jedyny ładny budynek w tej wiosce. Jedyny ładny budynek w tej wiosce. Pierwszy swój grok pomieszkał, kurwa, w Warszawie, go pojechał na wieś, wrócił do starych, kurwa, kozaczy, teraz by mu, kurwa, spolił te włosy białe. Kurwa, Lisu na jakiejś tej psi mieszka. Dobra, jeszcze. Pogromca gołębi, kurwa. Na wszelkie jakby coś, jeszcze kolejny pojazd za pół. Rozumiem, rozumiem, Roxy. Ale to spoko, ja mam tak z łydkami. Mam za duże łydki, nie mogę gdzieś tu kupić normalnych. Dzisiaj kupy nie widzę ani żuli, ale pustą flaszkę jak najbardziej też. Proszę bardzo. Dążysz, majster, na spokojnie. Dwa punkciorki zrobione. To nie jest Wrangler? Ile kosztuje? Też powtórzyj, to jest to koło jak nowy. Na stówę jest nowy, stary. Można poznać Fordzy. Pół bańki, co najmniej. Po prostu stał długo w salonie, więc zardzewiał, wiesz, co chodzi. Bo była tak mocno podkręcona klimatyzacja, że ociekało na zawieszenie. Dokładnie. I teraz szukam psiego gówna. Także super. Mam 28 lat. Chciałbyś to powtórzyć? Lisy właśnie powiedział, tak patrząc na trawnik. Śmiesznie może to zabrzmi, ale rozglądam się za psim gównem. Szukam psiego gówna. Zajebiście. Bez kapy, Lisu co jakieś, nie wiem, 12-20 minut mówi: o kurwa, kupa. Musieliśmy się zatrzymać, żeby ten zobaczył, czy pies nie nasrał przypadkiem gdzieś na kurwa krawężniku. Cisza, spokój i nagle kurwa dremordy. Dole psie gówno. Pa, Benel, możesz to powtórzyć? Bo nie złapałem na kamerze. A Rudy zawsze miał kamerę wtedy włączoną i takim: kurwa, nie zrobimy tych przebitek. Ja jestem z Łodzi. Dobra, jest jeden. Się liczymy jako Menele. Dla punktów się poświęcę, wy***. Dawaj sobie te szybko! Piją. Konsumują, alkohole wyskoczą. O, proszę bardzo, a my nie mogliśmy znaleźć. Tak, schowali się za winklem, mamy Meneli. Co prawda dość czysto ubranych, ale zaliczamy, gdyż chleją, pokryją. A jest przed 12. A... to nie jest medal. Dziura w drodze. Jesteśmy w Łodzi. Póki jeszcze jesteśmy, to wiecie. O, proszę bardzo, proszę bardzo, kolejne. To co? O kurwa. O, ja p***dolę. No i dziura zaliczona. Ja p***dolę, zawsze, przez całe życie kurwa swoje próbuję omijać dziury, a teraz pierwszy raz próbuję w nie celować. No, tam jest alternatywa, wszystko jest pięknie, zaliczamy. Mamy 33 punkty. Alternatywa? To a jak Menel widzi rów, to się od razu z nim kładzie, to jest p***dolę. Mamy znak Legii, także... wszystko jest okej? Okay? No ale może zajedziemy na jakąś wieś, podjedziemy pod jakiś sklepik, położymy zanętę na ławeczce i poczekamy. Weźmiemy jakiegoś ziomka i powiemy... Mogliśmy kupić te takie wędki i po prostu soplicę, setkę zarzucać. Z samochodu, przez szybę. I na przykład przez środek Piotrkowskiej przebiec, kurwa, z setką na patyku. To był plan, to by wyszło. Mam też takie małe techniczne pytanie, czy Seat Ibiza liczy się jako psie gówno? Tesla potencjalnie kosztuje więcej niż 200 tysięcy. Jeszcze raz. Jest godzina 13:20. Teoretycznie do Giżycka jeszcze 4 godziny i 16 minut. Szczerze, nie wygląda to najlepiej.
What the fuck? Cześć, co tam było kurwa napisane? Stop. Ale zgardło. Karol, syn zmarłej Elżbiety VIII, staje się na naszych oczach królem Karolem II. Zachwytom nie ma końca. 73-letni... Coś tam, mężczyzna, który razem z obecnie panującą królową małżonką zniszczył życie jednej z najbardziej znanych kobiet w historii. Wstępuje na tron Wielkiej Brytanii od tamtej, od śmierci Diany Spencer. Minęło właśnie 25 lat. Ale dlaczego to się nazywa kurwa palec w gardło? Kto kurwa daje taki tytuł? What the fuck? Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Ta, Beat Sabera z Mindzie w duo? Kięce? Ja pierdolę, ja mówię Rudy, ty kurwa debilu, wiecie co on tu zrobił, ham? Najgorszy? Gdzieś nas GPS wypierdolił na jakąś wieś. I się zgubiliśmy troszeczkę. I ten debil wyciągnął tak perfidnie kamerę, bo jakieś lasy się rozjebało auto i była taka, no szersza pani. Zuma na nią zajebał i mówi krowa, krowa, krowa. Ja mówię kurwa, szybko wsteczny, cofamy. A wiecie po co się cofaliśmy? Tylko i wyłącznie dlatego, że Lisu powiedział, że jakaś górka wygląda jak pies Clifford. Ja mu nie wierzyłem. I się cofnęliśmy, no i kurwa nie wyglądała jak pies Clifford. I później się cofnęliśmy i pojechaliśmy w drugą stronę. Kurwa, debilu. No i mamy łódź fabryczną, proszę bardzo. Z dronem teraz latamy. Hej, czy ty wiesz? Jedziemy sobie busikiem, luksusowo, proszę wszystko w skórce. Mercedes, wiecie o co chodzi. Jest! W oddali, krowa, kurwa! Nie macie pojęcia, ile musieliśmy przejechać, żeby znaleźć krowę, jakąkolwiek. Ja pierdykam, na serio, nie dało się znaleźć krowy tego dnia. Raz, jak jechaliśmy, Rudy nie zdążył jej chwycić, bo się tak na szybko z kamerą obrócił, bo tak zza winkla nagle wywinęła, jak jechaliśmy. Tak, nie wiem, z metra było ją widać. Szkoda, że jej wtedy nie uchwycił. No widać, jest manel? No. On się jest! Siemano, wariaty. To ten gość też. Kręciliśmy się tam z 3 razy, żeby jakoś pokazać tego typa. A to było na zasadzie takiej, że on tak jedną cegłę przekładał z miejsca na miejsce, kurwa, praktycznie. I browara cały czas napierdalał na tej budowie. Nic, kurwa, nie robił. Siedział na rusztowaniu, taki typowy gościu, który coś robi, kurwa, na wsi, nie? Przekłada jedną cegłę przez godzinę i pije browara. Więc można to uchwycić. Jesteśmy już jakieś 60-80 km od bary. Jest dobrze. Ciekawe jak nam chłopakom idzie. Co, dawaj, bo tu jest dużo czarnego na tym. Czekaj, szyszki. O, no kurwa. Parę słów do powodzian. Czyż? Jest dobrze. Łatwiutka. Ciutko. A daj dalej, jeszcze kawałek. Wracamy do Łodzi. Nie, to 6 minut. Kurwa. Jak coś, karę bierzemy na klatę, nie Marcin? Nie o to chodzi. Jezioro! Jezioro! Nie wiem czy widać, ale tam było jeziorko. Jest już na 15.20 i robimy pierwszy postój w całej trasie w ogóle. Słuchajcie, jest sukces. Ja się najlepsze pytanie kurwa za... O ja pierdolę! Ty to wyhaczyłeś. Gdzie to jest? Ale czemu ja... Kurwa, na tej stacji taką wiochę odpierdalaliśmy, że to jest kosmos. Chłopy siedzą na tym, palą fajki, cały czas się patrzą na psa. Ta laska już się skapnęła, że coś jest kurwa nie tak, że chcemy ją podkablować chyba czy coś. I tak się czaiła kurwa z tym psem dookoła. Nie mówię do Lisa, ty weź poleć i się spytaj, czy możesz wycisnąć pani pieska jak czekotupkę, bo gówna potrzebujemy zrobić zdjęcie. Dlatego z nich taką bekę miała, bo ta babka się skręciła z 20-30 minut z tym psem, żeby się wysrał. I w końcu się kurwa skitrała za tą budką tam, żeby się pies wysrał, żeby nikt tego kurwa nie widział. Stresujecie pieska? Piesek to miał wyjebane, stresowaliśmy babkę, kurde. Ja mam to wszystko. No chodź, no pójdę z tobą, a wygląda jakby chciał się załatwić, nie? Co dzisiaj, bo może świeży towar będzie. Opa, pa, pa, pa. Idziemy? Jak podejdziemy... Jeszcze jak wyszliśmy z kawą na stacji, tankowaliśmy tam przy okazji i tak Lisu... Nie tankowaliśmy na tej, okej. Nieważne, staliśmy z boku. I tak wychodzimy z Lisem ze stacji, Lisu mówi do mnie, kurwa stary, ale jak można znaleźć psa na stacji? I w tym samym momencie z bagażnika, kurwa, taki wielki psiur wyskoczył i o, kurwa. I babka do nas tym pieskiem, spokojnie, można podejść, pogłaskać. A ja tak mówię do Lisa, ty no głupio będzie troszeczkę się spytać, czy możemy zrobić gówno, znaczy zdjęcie gówna tego pieska, bo najprawdopodobniej się wysra za chwilę. Weź się poczaj po prostu dookoła. To pies się... Boszy. Distraction będzie. Niestety bez dwójki było u tamtego. Wyglądamy jak najbardziej szemrane typy, na stacji. Gonimy ludzi z psami. Jest chyba obważony na p***. Jest klejony bambusz. Widzisz, o p***. Skitu, ukleju.
Dobra, lecimy. Ale to chwila, może poczekajmy chwilę. Podejdź do tej pani i powiedz, ja widziałem, co państwo zrobili. Pamiętajcie, wbijajcie na twitch.tv/woda dla powodzian. Grzech topi. Mam z kieszeni kanapki. To spodnie są do jebane, pa. Po ile on ma w kieszeni? Na stary, z 6 kanapek byś tam zmieścił. Chcesz gówno zespotować? Koprofilu jebany. Chyba oni wiedzą. Oni wiedzą, że ja wiem. Po tym jak pokażemy Kupsztala, pokaż scenę, w której żyję. Nie żartuję, chyba. Pamiętajcie, policję. Ty, żebyśmy nie wdepli. Tak. Dobra, chuj. Idziemy, stary. Masz, stary. Najpierw znalazłem to. Nie chcę powiedzieć, to jest gówno. Stary, to jest gówno, to jest 100% gówno. Stary, to musi być gówno. Ale może znajdziemy jakiś lepszy okaz. Ty, kurwa, to liść. Ale dobra, no tam to było, stary, to było 100%. O, pusta flaszka! O kurwa! Dwa za jednym, pusta ja flaszka! Ja p***ny kurwa! Tak, panowie, sukces, kurwa! O kurwa! Gówno i flaszka, ja pier... Tylko nie to! O kurwa! Patrz, stary. Graffiti legi. Wow! Jak zajebiście, wykreślamy, żubi! Po! Oto stacja Shell. Słuchajcie, Jasiek wysłał zdjęcie Marsona. To jest pojebane! No kurwa, 1:1. Ja pier... Siemaneczko. Jakbyście nie wiedzieli, jeżeli ktoś Mindhuntera oglądał, to był jeden z seryjnych morderców, który zabijał kobiety, kurwa. Polecam, zajebisty serial swoją drogą, ale no... No kurwa, jeden do... Zbyt podobne. No kurwa, 1:1. Ja pier... Siemaneczko, zachuj, nie wiem gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że będziemy przed chłopakami, mamy już praktycznie całe bingo zrobione, zostały nam chyba tylko jeden albo dwa punkty do znalezienia. Za jakieś pół godziny powinniśmy być na miejscu, także stos. Mamy wykreślone wszystko z listy, brakuje nam tylko Rudego. Robię mam plan. Chodź, ci pokażę, stary. Co? Co Rudy chuj, kurwa. No, mi też się na Rudo pokazywałem. Ja pierdolę. Cześć, to ja, witam. Rudy chuj. Co tam? Dobra, i to podkręcone na kamerze do Maxa Elo. W Giżycku. Przekroczyliśmy granicę Giżycka. Siemano, jesteśmy w Giżycku. Jedyne czego nam brakowało. Psiej kupy. A co my tu mamy? Mamy tutaj jakąś knajpę bilecik normalny? Nie, Jesteśmy już na miejscu, jak widać, humor dopisujesz. Ogólnie dla drużyny przegranej. Jaka jest kara? Co jest, przecież to na Jaśku będzie wyglądał jak koszulka XL, kurwa. Chyba S chciałeś powiedzieć. Super slimku. Ruella w zauważcie, jak bardzo mu to pasuje, bo ma opina cyce i bica, ale bebze ma k***a, wiesz, luźno. Wyglądasz k***a jak ministrant. Czyli to ty jesteś proboszczem. Tak. Dzisiejszej plebanii. Nie widać, jak się powodzi, k***a? Jest jedzone! No, tak. Jest jedzone! Dobra, i teraz jeszcze ciuch numer 2. Dawaj, że... model, zakładam. Postarałeś się, Danielu. 25 zł w Oszonie. To nie tak, że się lubię przebierać, widzowie. Kurwa, wszystkie pryszcze w HD, moi drodzy. 4K, 4K, w Ultra HD. Zastanawiacie się pewnie, czemu są tylko dwa ciuchy? Nie sądziłem, że przegramy. Pora na zakończenie bingo! Zebraliśmy się tutaj już w pełnej ekipie, żebyśmy się dowiedzieli nie kto wygrał, bo wygrany się nie liczy, tylko kto przepierdolił jak ostatnia szmata. Czerwona BTR też mi się tak wydaje. Będzie dwóch kapitanów. Podnieście rękę do góry, jeżeli zdobyliście podpunkt bingo numer 1, czyli dziura w jezdni. Byliśmy w Łodzi. Tak jest. Podpunkt numer 2. Dworzec Łódź Fabryczna. Powtórka VAR. Jakim cudem zdobyłeś... Przynieś mi telefon. Czyli zaraz do tego dojdziemy. Najpierw zobaczmy punkty. Podpunkt numer 3. Menel... Sorry. Ja myślałem, że się zgłaszam, kurwa, czy jestem. Psia kupa. Oj tak, było walczone. Pusta flaszka. Okej. Graffiti legi. Ej? Tak. Rudy chuj, rudy człowiek. Samochód warty ponad... Pojazd warty ponad 200 tysięcy. Okej. Flaga Polski. Okej. Krowa. Okej. Jezioro. Stacja benzynowa Shell.
Okej. Okay. Czy obiecujecie, że nie oszukiwaliście z żadnymi punktami? No pewnie, że tak. Jak zdobyliście łódź fabryczną? Wytłumaczcie. Przynieś mi telefon. Pewnie powiedziałeś, jak mamy zdobyć. To prawda. Dobra, dokładnie tak samo jak my Legię. Okay. Legii też nie było prosto, znaleźło się. No dobra, Rudego może też cheatowaliśmy. To w takim razie, o której godzinie przyjechaliście do Giżycka? O kurwa. Ja chcę cię zobaczyć w damskich fatałaszkach, skurwa. O 17. No to my byliśmy 16.50 jakoś, także wygraliśmy, przegraliście. No nie, my byliśmy godzinę po nich. Tak, tak, po prostu my was trollowaliśmy przez cały czas. No dobra, nie oszukujmy się, przegraliśmy. Ale jest problem, bo kupiłem tylko dwa ciuchy, bo byliśmy... Ja tam trzeci. Tak? Tak. W takim razie mam nadzieję, że film wam się podobał. Sprawdźcie kanały panów, linki znajdziecie w opisie. Tam też będą się pojawiać nowe materiały, będzie ich sporo na przestrzeni najbliższych dni. Pozdrawiam. Cyce? No, cyce jak donice widzowie byli.